konkursie Starostwa Powiatowego i Telewizji Poznań Wielkopolski Park Narodowy zajął 3. miejsce. Państwa zdaniem to propozycja godna uwagi i spędzenia tutaj weekendu. Dlaczego? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Wielkopolski Park Narodowy rozpoczyna się już 15 km od Poznania i obejmuje ponad 7600 hektarów terenu. Powstał w 1957 roku, a pomysłodawcą jego utworzenia był Adam Wodziczko, polski biolog, botanik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. W parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej. Polega ona na tym, by chronić naturalne formy krajobrazu, czyli las rośnie tutaj bez ingerencji człowieka. Nie usuwa się zwalonych drzew ani chwastów. Przyroda radzi sobie sama i w ten sposób można obserwować powrót do natury. Pan Rafał Kledzik z Chodzieży w konkursie Powiatu Poznańskiego i Telewizji Poznań został nagrodzony za hasło, które dotyczy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jak ono brzmi? Piękny, zdrowy Wielkopolski Park Narodowy. Czy często pan tam bywa? W okresie letnim jak najbardziej. Ulubione miejsca? Jezioro Góreckie. Coś jeszcze? Osowa Góra. Że jest piękny, to wiemy. Dzisiaj byliśmy także. A zdrowy? Doświadczył pan tego? No, tam są zdrowe lasy, także myślę, że jest to jak najlepsze. Pan Rafał Kledzik, mimo że pochodzi z Chodzieży, w Wielkopolskim Parku Narodowym bywa dość często. Jego ulubione miejsca to Zakola Warty w okolicach Puszczykowa oraz Rogalin. Wielkopolski Park Narodowy to ponad 7600 hektarów terenu. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Czekają na nas wiekowe dęby, przepiękne jeziora, a przy odrobinie szczęścia możemy spotkać mieszkające w parku zwierzęta, jak choćby lisy czy jelenie. Wizytę w parku polecam jednak rozpocząć od odwiedzenia siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego, w którym mieści się Muzeum Przyrodnicze. Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego ma swoją siedzibę w tak zwanej Greiserówce, czyli rezydencji wybudowanej w latach 40. dla hitlerowskiego namiestnika Artura Greisera. Dziś mieści się tutaj Centrum Edukacji Ekologicznej. Miejsce to tętni życiem od września do czerwca, kiedy przeprowadzane są lekcje przyrody. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i już teraz na te lekcje przyjmowane są zapisy. Muzeum Przyrodnicze leży w samym sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Już z jego okien widać Jezioro Góreckie, a dookoła rozpościerają się przepiękne widoki. Uważny obserwator przyrody nie będzie miał problemów, by zobaczyć zamieszkujące park ptaki, jak choćby kaczkę krzyżówkę czy cyraneczkę. Swoje lęgowiska mają tu także kormorany, a nocą polują tutaj puszczyki. W sumie w parku występuje ponad 220 gatunków ptaków. Nie brak także tutaj gadów. Wystarczy się pochylić, by spotkać jaszczurkę swinkę. Spotkamy także najróżniejsze gatunki owadów. Witamy w Wielkopolskim Parku Narodowym. Jest to jeden z najcenniejszych terenów przyrodniczych na terenie Wielkopolski. Liczy ponad 7500 hektarów. Został utworzony głównie ze względu na ukształtowanie terenu. Jest to ukształtowanie polodowcowe. Śladem obecności lodowca na tym terenie są liczne głazy narzutowe przywleczone przez lądolód ze Szwecji. Jeden z nich widzimy tutaj obok nas. Jest to głaz poświęcony leśnikom polskim. Jest to największy głaz na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Został objęty ochroną przyrody jako pomnik przyrody nieożywionej. Wielkopolski Park Narodowy w większości tworzą starodrzewia. Wystarczy spojrzeć w górę, by podziwiać wiekowe drzewa, pomniki przyrody. Najwięcej jest dębów. Wielkopolski Park Narodowy jest w dużej mierze znany właśnie z pomników przyrody. Stare drzewa, które zachwycają nas swoimi rozmiarami, swoim wiekiem, dodatkowo podlegają ochronie jako tak zwane pomniki przyrody. Na terenie parku mamy tych drzew 32, które są taką ochroną objęte. Najwięcej dębów, ponieważ dąb jest drzewem, jest gatunkiem długowiecznym, także one się jeszcze zachowały. Jego wiek można ocenić między 200 a 300 lat. Wysokość na pewno ponad 20 metrów, około metra obwodu pnia. Park zamieszkuje także około 40 gatunków ssaków, to kuny leśne, borsuki i lisy.
Możemy tutaj także spotkać dziki, a gołym okiem widać działalność bobrów. Jest tutaj dużo właśnie tych połamanych drzew, starodrzewi, dziupli, uschniętych gałęzi. Wykorzystują te siedliska różne gatunki zwierząt oraz roślin, grzybów. Między nimi licznie występuje puszczyk, kilka gatunków dzięcioła. Nad brzegiem wody siedliska mają kormorany czarne, czaple siwe. Zalatuje tutaj orzeł bielik. Także jest dosyć duża różnorodność biologiczna. Wielkopolski Park Narodowy tworzą także polodowcowe jeziora. Jest ich 11 i podobnie jak drzewa i zwierzęta, objęte są ochroną, co oznacza, że nie można się tutaj kąpać ani łowić ryb. A to wszystko ma służyć przyrodzie. W wodach Wielkopolskiego Parku występuje 30 gatunków ryb. W Jeziorze Góreckim występują m.in. sum, szczupak, leszcz, lin, płoć, leszcz. Sum to gatunek, którego udało nam się przywrócić właśnie dzięki pracom Wielkopolskiego Parku Narodowego. Do lat 70. występował tutaj rak szlachetny, który niestety wyginął wskutek chorób i zanieczyszczenia wód. Mamy nadzieję, że nasze prace zmierzające do poprawy jakości wody w jeziorze może przyczynią się również do restytucji tego gatunku. Z Jeziora Góreckiego doskonale widać Wyspę Zamkową i ruiny zamku Klaudyny Potockiej. Zbudował go dla niej brat Tytus Działyński. Miejsce piękne, ale i trudno dostępne. Czy Klaudyna lubiła tu mieszkać? Ponoć bywała tu tylko w czasie wakacji. Dziś ruiny zamku możemy podziwiać z przeciwległego brzegu jeziora. Wstęp na wyspę jest niestety zabroniony, bo jest ona rezerwatem przyrody. W Wielkopolskim Parku Narodowym nie brak innych atrakcji, jak choćby wieża widokowa obok Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Wystarczy pokonać 114 schodów, aby wejść na wieżę i zobaczyć ten przepiękny widok. I ten trud na pewno się opłaca. Wieża widokowa została wybudowana przez rodzinę Birbaumów, niegdyś właścicieli tych ziem. Z jej budową wiąże się jednak smutna legenda. Z takich starych przekazów ustnych starzy pracownicy muzeum, którzy jeszcze pamiętali czasy przedwojenne, twierdzili, że związane jest to z tragiczną śmiercią córki właściciela, która podobno utonęła w jednym z okolicznych jezior. I podobno właściciel, ojciec, wybudował tą wieżę jako takie mauzoleum, jako grób dla tej właśnie córki. Do rodziny Birbaumów należał także ten pałacyk, który jeszcze przed wojną sprzedali ziemiańskiej rodzinie Glabiszów. Dziś na terenie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie przechodzi gruntowny remont. Niebawem jego wnętrza odzyskają dawny blask. Co mamy na celu? Przywrócenie do życia pomieszczeń, które mają pokazywać, jak żyła polska rodzina Glabiszów w tym obiekcie. W latach międzywojennych i umeblowanie, i wyposażenie całe będzie z lat 20. 30. już ubiegłego wieku. Wybierając się na wycieczkę po Wielkopolskim Parku Narodowym, warto także zobaczyć drewniany kościółek w Łodzi pod Stęszewem. Pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. Kościół ma konstrukcję zrębową, kruchty od frontu i z boku nawy. Do kościoła prowadzi barokowa brama w otaczającym murze z XVIII wieku. Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego jest ponad 100 km tras rowerowych, ścieżek do pieszych wędrówek i tras konnych. Jakie walory dają te ostatnie? Sprawdźmy.
Galop Kus Cwał. 30 km specjalnie przygotowanych tras do jazdy konnej daje takie możliwości. Tereny są przepiękne. Ścieżki są też bardzo fajne, tylko jest ich troszkę mało. Mogło być troszeczkę więcej ścieżek przygotowanych. Przygotowane generalnie są dobrze, z małymi wyjątkami, ale to też wina innych osób, które zanieczyszczają, powiedzmy, park, to już niezależnie. Tereny tutaj są naprawdę piękne i szczerze polecam jazdę konną i zwiedzanie ścieżek Wielkopolskiego Parku w ramach atrakcji i rozrywki. Park można zwiedzać i podziwiać każdego dnia, o każdej porze roku. Muzeum Przyrodnicze jest czynne od poniedziałku do piątku, a także w niedzielę. Rocznie Wielkopolski Park Narodowy odwiedza ponad 1 000 000 turystów.